na dobry początek. Duże brawa, Mirosław Jędrowski i Swojsko Wiesiada, dobrze? Nie, dziękuję. Dziękuję ślicznie. Słuchajcie, ja wam powiem, że człowiek tak przez te 1500 koncertów, bo to jest dzisiaj numer 1500 tego koncertu, także się zastanowił, wiecie, bo dzisiaj mu nowo kamizelka, że się łoczył. Nowo koszula. Mam dwie koszule, wiecie, jedna taką wąższą, druga taką szerszą. Przyszedł do krawca. Jeden rękaw większy, drugi mniejszy. Co się to stało? A, ja źle te rękowy poprzyszywał. I to tak szło wszystko pod górka, wiecie. A człowiek mówi, no jedno serce.
z taką małą łyska, z łoczka niejednemu już spływała. W życiu przeca różnie przyjdzie, każdy człowiek nosi swoje krzyże. A ta ukochana babcia czasem też płakała, choć niewiele miała, zawsze dobrze nam gadała. Jedno serce? Jedno serce nam pomoże w życiu dalej, a to po to, by my wszyscy się kochali. Jedno życie nam Pan Bożek podarował, a to po to, by mieć dusza zawsze zdrowo. Jedna żona od Pan Boczka przeznaczona, hero w życiu ma być chłopie doceniono. Jedno życie nam Pan Bożek podarował, a to po to, by mieć dusza zawsze zdrowo. Jedno życie nam Pan Bożek podarował, a to po to, by mieć dusza zawsze zdrowo. Niejedna pikno dziucha, gdyż o moje serce się starała. Lecz ta moja słodkożonka ciepłe mi serduszko darowała. Nasza ukochana babcia za nos dury szykała, choć niewiele miała, zawsze to przypominała. Jedno serce nam Pan Bożek w życiu dał, a to po to, by my wszyscy się kochali. Jedno życie nam Pan Bożek podarował, a to po to, by mieć dusza zawsze zdrową. Jedna żona od Pan Bożka przeznaczona, hero w życiu ma być chłopie doceniono. Jedno życie nam Pan Bożek podarował, a to po to, by mieć dusza zawsze zdrowo. Jedno życie nam Pan Bożek podarował, a to po to, by mieć dusza zawsze zdrową. Jedno serce nam Pan Bożek w życiu dał, a to po to, by my wszyscy się kochali. Jedno życie nam Pan Bożek podarował, a to po to, by mieć dusza zawsze zdrową. Jedna żona od Pan Bożka przeznaczona, hero w życiu ma być chłopie doceniono. Jedno życie nam Pan Bożek podarował, a to po to, by mieć dusza zawsze zdrowo. Jedno życie nam Pan Bożek podarował, a to po to, by mieć dusza zawsze zdrowo. I na roz, po to jedno serce. Mirek Jędrowski, poczekaj, czekajcie dziewczyny, czekajcie, muszę wam przedstawić. Słuchajcie, to Mirek zawsze występuje z ochroną, znaczy z asystą. Asystę stanowi osobista żona, Bożenka Krypczyk z domu. Słuchajcie, ja wam tu powiem tak, ja się z nią umówiłem na pierwszą randkę, a teściowo powiedziała, ty nie idź na ta randka, pieronie, bo każdy muzyk to jest, nie chcę ci go dać w to.
A ja się z nią, tutaj przy urzędzie stanu cywilnego, tak myśli na tej pierwszej rance, ja to ją zatrzym się. Teraz się pocałuję. Pocałował ją, no do, ja się z tobą ożenia. I tak zostało do dzisiaj. I się jeszcze pochwala, Pieronie, jak już mogę... Czekaj. Obiecał, że się ożeni i Bożena niestety dotrzymał słowa. Ja. A chciałem no powiedzieć, że w tym roku mamy perłowe gody. Jak kto wie, wiele to jest, to wiecie. Ale, że dziołchy zawsze występują w duecie. No tak jest, słuchajcie. Ja już od bajtla się zastanawiam, jak to jest. Przepraszam za wrażenie. Koleżanki szły do toalety zawsze we dwie. Ja nie wiem, o co chodzi. Tak samo Bożenka ma swoją przyjaciółkę. My nie chodzimy we dwie. Nie wiem, ja tam wam nie chodzę do toalety, ale... Ale zawsze we dwie pilnują Mirka i Jola Krawczyk. Słuchajcie, ona jest do mnie jak siostra. A tak więcej, to ona jest więcej ze mną, jak z Ihopem. No, taka nieprawda. Mój hop tu jest. To bardzo dobrze, Arek, ty mi zawsze dzwonisz. Dobrze mi ją pilnuj, Mirek, dobrze. Ja. O to chodzi. Teraz dwie piosenki. Pierwszy to będzie Miks Jędrowski, taki jest tytuł w Spotify, w Zaspie, tak? Wszystko o dziołchach, wszystko o dziołchach. Bo to naprawdę, słuchajcie, dziołchy na świecie to są bardzo ważne. Aby dziołchów nie było, to ten świat by był taki nudny, że to jest nienormalne. Naprawdę. A w to by ponoć ryczał chłopie też. A wy nie wierzycie mi, jak to jest? Idzie dziołcha i coś chce zrobić, nie? No, łyżka bierę, tam nie umie wlazić do tego, do tej krauzy tam. Driny i pan mówi, Jeronie, kup jakieś takie małe łyżki do tego. I hobisz myśli, jak to wymyślić, nie? Żeby ona nie rycała, żeby było wszystko dobrze w domu. Las padają, bo mniejszo, nie? Gist, już się fajnie, już się całują, już idą, się fajnie kochają, pięknie. Tak to jest z tymi dziołchami, ja. I tak to musi być. Miks Jędrowski będzie o tym. Ale potem jest bardzo ważny utwór Mamo, ty serce mi dosz. I my chcieli pozdrowić mama Gabrysia, Kaję Gabrysia. Gabi siedzi tam. Kusiole poszli. Ja też mogę. A 3-4. Możesz, czemu? Ale to jeszcze nic. Jest jeszcze babcia. Ej, umatę. Zyta, Kasia. Umasz, jest! Pozdrawiamy panią Zytę. Pięknie. Mogę się już pośpiewać? Może coś pośpiewać. No to poklubcie trochę. Mirek Jędrowski, miks. Czas to my na roz. Hej! Serdusko to wiedzą i niech bez serca.
przyjściu gości. Wciąż ci piękne, wciąż ci cudne, choć ten dzień mój minął w noc. Wyjdziesz na szczęście, to znajdziesz tyś, dzieweczka taką jak ją. Jak po szurmach gości śmiej i wesoło, i na dzień słodki troski, niech idą precz. Serce dać, będzie wtedy gorzy słodki dzień. Bez to serce swoje tylko zmień. Jak po szkoła to się śmiej i wesoło i na ziemi smutki troski. Niech piją precz, choć do brega serce chce. Jedna róża może mnie nie zapomni, jej tego dać. Puść tu mi się z lewej do prawej, kochany Śląsk. Kochany Śląsk, kochany Śląsk, niech ta melodia po nocach się śni. Pamiętaj to, pamiętaj to, że długiej matka ci serce swego. Kochany Śląsk, kochany Śląsk, tu czorne złoto i swojski jest lód. Choć wyjesz daleko, to jeden masz dom. Kochany Śląsk. Czaskamy na roz! Hej! 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 Jo, nie wyjadę stąd, tu mam rodzinny dom. Moja ziemia to jest Śląsk, tu jest zażyt mieszko mój. Niech mi serca stąd nie wyjadę. Jo, nie wyjadę stąd, jo, nie wyjadę stąd. Tutaj mam rodzinny dom i w rodzinie koszty swoje nie pojada nikt nie. Tutaj mam rodzinny dom i w rodzinie koszty swoje nie pojada nikt nie. Dziękuję pięknie. To wszystkie piosenki takie z pierwszej płyt, z pierwszych dwóch płyt, które były. Jo, chciał powiedzieć, jest tu taka Joasia na widowni. Joasia Ksol jest? Rączka do góry? Nie widzę, nie widzę. Jest u góry. Bardzo dobrze. Joasiu, bardzo ci dziękuję. Kiedyś powiedziałaś mi. Tylko, że chciał zwrócić uwagę, bo była kiedyś w zespole mniejsza o to, tak się rozeszły nasze losy, że poszło, że swoja strona, samemu pracować. I Osia wtedy powiedziała, była taką moją wróżką i powiedziała, że ty będziesz jeszcze kiedyś wielkim człowiekiem. I to się spełniło. Dziękuję pięknie. A tutaj przede wszystkim dziękuję publiczności, bo dzięki wam ja tutaj stoję. Jeszcze raz wielkie dzięki. Ale jest ktoś, kto mnie kiedyś urodził, wiecie? Mamo, ty serce mi dosz. Ci też serce do ciebie kwiat.
serce do. Mały Wajtel, mały Kajtek, co ty ze mnie możesz? Nic nie była tyle warte, jak do ciebie ją. Choć już teraz mam rodzina, dom ostatni grosz. Byś te kwiatki mogła trzymać, zaś przez cały rok. Mamo, serce mi dąż, choć ty niewiela mąż. Ręka po ojcu jest marną i robisz prawie za darmo. Może się zmieni ten świat na lepsze za parę lat. Do ciebie kwiatek gdzieś mam, ja ci te serce dam. Do ciebie kwiatek gdzieś mam, ja ci te serce dam. Wielki chłop i dobry ojciec ze mnie teraz jest. Rywne dziochy, rywne chłopcy, wszystkim czaja fest. Żonka fajna, dobrze waży, szczęście sprzyjono. Jednak ją pamiętą są matki ciepły dom. Mamo, serce mi dąż, choć ty niewiela mąż. Rynka jest marno i robisz prawie za darmo. Może się zmieni ten świat na lepsze za parę lat. Do ciebie kwiatek dziś mam, ja ci te serce dam. Do ciebie kwiatek dziś mam, ja ci te serce dam. Mamo, ty serce mi dąż, choć ty niewiela mąż. Ręka po ojcu jest marną i robisz prawie za darmo. Może się zmieni ten świat na lepsze za parę lat. Do ciebie kwiatek dziś mam, ja ci te serce. Do ciebie kwiatek dziś mam, ja ci te serce dam. Ja ci te serce dam. Dziękuję, mamo. I serduszko. Te serduszko leci do mamy, do mamy, do mamy, do mojej mamy. Ale nie ciepaj go, Weronika, idź zanieś. Gabi wzruszona, wiesz, powiedz po raz słowo mamie, powiedz, bo się popłakała się całą biedną. Mamo, ja nie mogę godać, bo jak ją zaczyna godać, to zaczyna bycyć. Dobra, to się umówimy, słuchajcie, ty godaj, a my na 3-4 wszyscy byczymy. A gość tutaj jest jeszcze taki jeden, to co Marcel śpiewał i badał, prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze i tego nie mogę zrobić. Na razie. Mirek Jędrowski, brawa. Jeszcze raz pozdrawiamy panią Gabrysię i babcię Zytę też. Słuchajcie, jest taki klucz kulturowy, czytelny na całym świecie. Szczytem kariery artystycznej jest albo Broadway, albo pewien las, święty las. Jaki to jest? Nie Schwarzwald, ty. Hollywood. I marzeniem o Hollywood, niestety albo niestety, marzeniem o Hollywood wszyscy sobie zaprzątają głowę. Wszyscy na każdym, na całym świecie, od wschodu do zachodu, od północy do południa, i no i Ślązacy i Ślązaczki też. Hollywood. Marzenie o Hollywood.
kupi sztuce. Zawsze nieco zeżre. Panie reżyserzu! Panie reżyseru! Eti lokaty pono! Słucham, o co chodzi? Ja nie będę grała w tej kupi sztuce. Dlaczego? Ale zaraz, zaraz, moment. A kim ty w ogóle jesteś? Czerwony kapturek, nie widać, kupi, kupi. Czerwony kapturek? Ty mi bardziej przypominasz, wiesz, ten Feuerwehra, wóz strażackie. Ty, a chcesz te loki? Moment, 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 ja tu jestem reżyserem. No. No czerwony, no rzeczywiście, zgadza się. No widzisz. No ale to dlaczego nie chcesz zagrać? Miały być 4 osoby, a ja jestem no, sama, czekaj. Co się mam roz... No 4 osoby, no a gdzie reszta? No właśnie. No to jak chcesz zrobić? No wymyśl coś! Wiem! Wzniosę się na wyżyny mojego geniuszu! Żartujesz. Nie. Kochani! Pomożecie? No! Już mam rozwiązanie! Dobrze, kochani, tutaj jak jest środek, tutaj was, tej całej i balkon tak samo, oczywiście, jak jest... Tylko panią bym prosił, proszę się zdecydować, bo jedną pierś ma pani w lewej stronie, a drugą w prawej. O, bardzo fajnie. I tak, tutaj ta lewa strona. Kochani, ja was bardzo proszę, zrobimy taką próbę. Uwaga, lewa rączka do góry. No, wszyscy. A teraz prawo. No, ale kto wam kozą ta lewo opuści? Dwie rączki u góry i teraz tak, usłyszycie takie słowo las. I jak usłyszycie słowo las, to co robić? Tak, proszę, las! Tak, odgłos paszczą tak samo, oczywiście. Bardzo fajnie, dobrze, super. Ale pani nie powiewała. Która? Ta w okularach. Dobrze, następnym razem powieje. Teraz tutaj, kochani, z prawej strony. Bardzo bym was prosił, jak usłyszycie takie słowo potok. Potok? To robicie takie coś. Rączki dwie do góry i tak, plum! Okej? Okay? Dobra, uwaga, próba. Potok! Tak, ładnie, ale równo mi. No, dobrze. A wy tam robicie na tym balkonie? No, dobrze. To teraz jeszcze, jeszcze czwarta osoba, co? No. Dobrze. Kochani, więc ja bym was prosił tak, może wszyscy jesteśmy tą czwartą osobą, no może za dużo powiedziane. Czwartym aktorem. Kto to jest? Wilk. Wilk. To jak usłyszycie słowo wilk, to? Nie i tylko uwaga, wilk! Śmiało, tu nikt nie słyszy, wilk! No, okej, okay, dobra, to co? Kapturku? Teraz mogę grać. Spróbujemy. Ja tu według scenariusza mam pierwszą odsłonę tej sztuki. Może najpierw, słuchaj, zacznijmy bez kamery, bym prosił tylko światła, zobaczymy. W ogóle jak ty się czujesz na scenie? Możemy... Że nie być stąd, tak? Bardzo fajnie, możemy zacząć. Dobra, no to pokaż, co potrafisz. Zaczynaj. Już? Już. Nie słońce, nie chmurek, nie lew, nie ptak, czerwony kapturek, to ja zrę się tak. No na co by czekło cię klaskać, bo się wypieprzono. Luźno, graj. Idę sobie zielonym lasem. W dole szumi potok. W oddali wyją wilcy. Ja nie gram. Ale no to dlaczego? Przecież wszystko tak fajnie idzie. No bo wilcy tak wyją, że nic nie słychać. No ale tu jest tak w scenariuszu. Przecież wilcy wyją i nic nie słychać. No. No i to tak ma być. Aha. No. Dobra, jeszcze raz. Dobrze. Dobra. Wiesz co, tylko ja bym cię prosił, Kapturku, więcej charyzmy w tym. Bardziej tak zagraj, wiesz, tak całym ciałem, no żebym zobaczył, że rzeczywiście nadajesz się jak na aktorkę. Całym ciałem? Całym ciałem, całą sobą to zagraj. Uwaga, spróbujemy. Proszę, kamera, uwaga. 3, 2, 1, klaps. Nie słońce, nie chmurek, nie jesz, nie ptak, czerwony kapturek. To ja zrę się tak. Ładnie, graj. Idę sobie zielonym lasem. W dole szumi potok. O
oddaliby ją wilcy. Krzoki się zaczęsły. Cała zesztywniała. Jak po wiagrze. Za krzoka wychodzi wilk. I mówi mi tak. Dokąd idziesz, kapturku? Do babci. A co masz w koszyczku? Sklerozy. Daj skosztować. Proszę bardzo. Dobra ta skleroza. Dokąd idziesz, kapturku? Do babci. Co masz w koszyczku? Sklerozy. Daj skosztować, dobra ta skleroza. Dokąd idziesz, kapturku? Długo tam mam gadać. Dobra, dobra, wystarczy. Dobra, dobra, to było w porządku. Dobra, bo jeszcze mi się ta skleroza też przypomnę tu. O! Teraz coś. Druga scena jest rewelacyjna. Pokochasz ją. Pokochasz ją od samego początku. To jest scena z batonikiem. A ja lubię batoniki. No to też tak myślałem. No. Uwaga. Zacznij. Jeszcze lepszą elokwencją się popisz. Lepszą. Tak. I ogólnie bardziej na luzie. Proszę, uwaga. 3, 2, 1, start! Nie słońce, nie chmury, nie jesz, nie ptak, czerwony kapturek poniosę się tak. Ładnie. Ujechałam. Proszę, dalej. Idę sobie zielonym lasem. W dole szumi potok. Oddaliby ją wilcy. Krzoki się zaczęsły. Cała zesztywniałam. Cicho! Za krzoka wychodzi wilk. I mówi mi tak. Chcesz batonik? Zeżarłam. A chcesz drugi batonik? Zeżarłam drugi. A chcesz trzeci batonik? Ja mówię, wilku, mnie już cholera, bo przez ciebie cukrzycy dostanę, no. To się powiedziała! No rewelacja! No widzisz, owacje. Słuchaj, mnie się bardzo podobało. No, prawie, ta rola prawie jest twoja, prawie. A co jeszcze prawie. Przeszkadza? No, bo jeszcze przed nami scena finałowa. Znaczy, nie, przepraszam, nie, jeszcze przed finałową. To co? Coś dla ciebie. Dla dorosłych taka scena. Tak. Z całowaniem. A ja lubię. Ale nie ze mną. A ja grałam w Różowej Lędrynce. Dobra, pomijmy to. Dobra. Scena z całowaniem. Możemy? Możemy. No, uważaj. 3, 2, 1. Poszło. Nie słońce, nie chmurek, nie jeszcze ptak. Czerwony kapturek, to ja zwę się tak. Głęboko. Idę sobie zielonym lasem. W dole szumi potok. Oddaliby ją wilcy. Krzoki się zaczęsły. Cała zesztywniałam. Jak po wiagrze. Za krzoka wychodzi wilk. I mówi mi tak. A teraz, kapturku, pocałuję cię w takie miejsce, w które nikt cię jeszcze nie całował. A ja mu mówię, pierdolisz w koszyczek? Mówiłam ci, że grałam w Różowej Lędrynce, ty! No jak możesz? No w takim nie podobało mi się, nie. Co ci się nie podobało? Nie podobało mi się. Ta scena ostatnia, finałowa, zaważy na wszystkim. Albo dostaniesz tą rolę, albo nie. Uważaj, zaczniemy teraz z innego kadru, stamtąd. Tu niby, tak? Tak. Mhm. Nie nadepnij tego dziecka, bo go zmiażdżysz. Sorry. Uwaga. Możemy? Uwaga. 3, 2, 1. Poszło! Nie słońce, nie chmurek, nie jesz, nie ptak. Czerwony kapturek, to ja zwę się tak. Idę sobie zielonym lasem. W dole szumi potok. Lum! Oddaj.
zabraliby ją pilcy! Krzoki się zaczęsły. Cała zesztywniałam. Za krzoka wychodzi kto? Wilk. Takiego, gajowy. I mówi tak. A co ty, Kapturku, tu p***sz tak tutaj z tym panem tak 3 godziny, a babcia na ciebie czeka już do babci Szory. To ja borem lasem pobiegłam tam sama. Z lekarstwa. Przysyłam mi mama, stukam buka w okieneczko, stuko puku. Babcia mówi, nie wal tak, bo mi szyby wyjdziesz. A mówię, babciu, czy zjadłaś już to ciasto, które ci wczoraj przyniosłam? Zjadłam. A dzisiaj? Pójdziesz oddać flaszki. A mówię, babciu, przyniosłam ci lekarstwo. Jakie? Niedobre. Ile? 0,7. Właś! Babciu, a dlaczego ty masz takie długie uszy? Kapturku, przecież wiesz, że jak szłam do komunii, to dawali za uszniczki, a nie kłady. Mówię, babciu, a dlaczego ty masz taki wielki biceps? Oj, ty głupia. Przecież wiesz, że do emerytury w magazynie Tesco rozrabiał tutaj wszystko. Ja mówię, babciu, a dlaczego? A babcia mówi, ty przyszłaś mnie tu krytykować, czy przyniosłaś się do żarcia, co? Już. Co już? No już, a co? Koniec. A nie podobało się, co? No nie, całkiem fajnie. Wygórowane ambicje, bardzo ładnie. Wiesz co, Kaptureczku, to jeszcze tak na koniec bardzo bym cię prosił. W tamtą stronę takie 3 duże kroki, wiesz? Że nie tam, tak? Tam, bardziej. Tak, bardzo. Raz, dwa, trzy. Wiesz co, jeszcze 3 takie duże, śmiało, tak? Tak. Ale tak. Tak. Ale jak ja będę tam, to ja już będę poza estradą. No i niech tak zostanie, wiesz, niech tak zostanie. Marzenie o Hollywood, czerwony kapturek. Jako czerwony wystąpił Jarek Podchorski, czyli Quinto, jako kapturek Robert Szafraniec. Znakomity artysta związany z Mirkiem od 20 lat. Ja tylko zastanawiam się, czemu on taki sztywny był, No nieważne. Mam nadzieję, że Państwo zdaliście na casting, co? Przeszliście casting? I co tu za wycie odchodziło? To, powiedzcie jeszcze raz. Szłam przez las. I co to było? A potem co było? A strumyk? No. I w końcu co było na końcu? Że wilcy były. Ale to słabo wilcy. No ale dobrze. Brawa. Robert Szafraniec, Jarek Podchorski. Pozdrowiliśmy już mamę Mirka, panią Gabrysię. Pozdrowiliśmy też babcię Zytę. Teraz będzie specjalna dedykacja. Znaczy, zwykle jest tak, że o teściowych wypada się tylko brzydkie dowcipy albo bardzo brzydkie. I pytałem Mirka, Mirek, powiedz coś o teściowej. On mówi, słuchaj, nie mogę nic powiedzieć, bo same dobre rzeczy mi się przychodzą do głowy. No to szkoda. Ale ja za to wypełnię to, słuchajcie, dowcipem o teściowej. Nie wiem, czy znacie mój ulubiony dowcip, ale pewnie znacie, bo to stary dowcip jest, miał 100 lat. Jak znacie, to udawajcie, że nie znacie, dobrze? Śmiejcie się, dobrze? Mogę na to liczyć? Pukanie do drzwi, zięć otwiera drzwi i mówi, o, mamo, dzień dobry. O, dzień dobry, zięciu, dzień dobry. Na długo mama do nas przyjechała? No, dopóki wam się, zięciu, nie znudzę. Jak to? To nawet na herbatę mama nie zostanie. Ty, wiesz co, ja ci muszę powiedzieć tak, to się nawet mama tyju nie napije. No słuchaj, ale to są goście z Zagłębia też, wiesz, przyjechali, twoi fani. Ja muszę być dwujęzyczny, wiesz? Bardzo dobrze. Słuchajcie, nie ma granicy na Brynicy, jak tak słyszał ostatnio. Nie ma, bo my tak. my są ambasadorzy tej sprawy, żeby przeciepać te mosty przez tą Brynicę. Tak jest, a ostatnio patrzę, Darek też tak idzie do teatru i mówią, co on to robi, nie, dlatego, a on w takiej koszulce, tu pisze SO, tak, ta rejestracja, nie? I mówią, co to tyś tu ma, a on tu ma napisane Śląsk oczywiście. Mirek Jędrowski, z pozdrowieniami dla pani Ireny Krypczyk. Kaj jest pani Irena? Pani Ireno, niech pani... Musisz uważać, bo moja teściowa jest jak encyklopedią, ona wszystko wie, chłopie. Dobrze. Pani Ireno, czy pani się przyzna do Mirka? Pomacha pani tak wyraźnie? Patrz, bo przyznała się. Brawo, Mirek Jędrowski.
Ja wam powiem, fajno teściowo! Powiem o krótko, bez wymyślania. Moja teściowa to się myśli, że jest anioł. Ona ci pyszne robi pierogi, ale ten anioł to ma takie małe rogi. Ja po 40 już w lekkim stresie. Ona mi padło, czym cię do seksu niesie. Prawie mój zięciu, tyś jest kochany. Ty na głupoty, to żeś chyba jest za stary. Teściowa fajno, nawet kobieta. Przyjdzie do chałupy, to mi wszędzie gra muzyka. Czasem do ucha nie rozpotruje. Hej, to wysłucham, to mi dusza nie choruje. Teściowa fajno, nawet kobieta. Przyjdzie do chałupy, to mi wszędzie gra muzyka. Czasem za szyję galo ta kapsa. Jak przyjdzie czas, to razem wypijemy szmapsa. Chciałbym się kupić encyklopedią. Sojowe chałupy miał z teściową za komedią. Wiedziała wtedy stanowczo nie. I on się zapomniał, że to ona wszystko wie. Na Śląsku fajnie się tak żyjemy. Bo my po prawdzie to się westy też przejemy. I ona dzień matki, dom trzy i rysy. Poza teściową to szachodzić w kompromisy. Teściowo fajno, nawet kobieta. Przyjdzie do chałupy, to mi wszędzie gra muzyka. Czasem do ucha nie rozpotruje. Echo wysłucha, to mi dusza nie choruje. Teściowo fajno, nawet kobieta. Przyjdzie do chałupy, to mi wszędzie gra muzyka. Czasem za szyję galo ta kapsa. Jak przyjdzie czas, to razem wypijemy sznapsa. Hej, hoppa, hej! Słuchajcie, skuli tego, że mam fajną teściową czas kumy. Teściową fajną, nawet kobieta. Przyjdzie do chałupy, to mi wszędzie gra muzyka. Czasem za szyję galo ta kapsa. Jak przyjdzie czas, to razem wypijemy szmapsa. Raz, dwa, hej! Weroniko, Weroniko, jeszcze bardzo proszę wejść serduszko zanieść, to tyś tej mojej teściowej, kochanej mamie. A nie, to Sebastian poleci. Brawa do mojej teściowej mamy. Słuchajcie, ja w piosenkach opisuję różne rzeczy takie, no o życiu, o tym, co mnie spotyka. I też tak byłem w sanatorium pora razy. W Lodrzek się tak do tej zdrojowej, tak to jest taka knajpa w Ustruniu. I tam wszystkie te chore ludzie przychodzą, wiecie? Po, jak powiem, po 70, po 80 i tak idą tam, nie, no to tak powoli, no kaj to idziecie, do Zdrojowej, bo tam jest dancing, synek, wiesz? Jedno o kulach idzie, drugi o lasy. Wleźli do tej Zdrojowej, a tam jest taki specjalny kunt, te wszystkie kriki tam leżą, nie? Ja patrzę, a kaj są te chore ludzie? A tam na środku jadą tego. Nie? Tu, że ktoś napisał taką piosenkę, emerytalne hopsa, za to się posłuchajcie. Trzech odcinek na nas, czeko patrzą, trochę jest daleko, będzie uwag na 102. Tam kąpiele i solanki, na zajęciach dwie skokanki, będzie uwag na 102. Na szpacy po południu łazisz, jakbyś był we Wiedniu, będzie ubaw na 102. Dają żywe znaki, hełsłe koty, jak się trzeba brać tam do roboty. Emerytalne opusa są, my się trzymymy, hej, rzeka. Bo nie do wiary jest, kuracy mówi test, nawet bez wiagry jest jak trząt. Emerytalne opusa.
bym chciał. Ja strzelała ci mnie bimba z jednego, aż o zimba dobrą kryszek i pogną. Piękne dzięki za taką rację. Jak polepszyć taką niebezpieczną. Emerytalny obsadzam. My życzymy my hej rzeką. To nie do biały jest kuracją, mówmy bez, nawet bez wiatry jest jak szał. Emerytalne obsadzam. My życzymy my hej rzeką. Nie jedna pryła nas, rozpuknie blisko znów. Zieloną fajnie jak czubka do. Nie jedna krema noc, już krótkie blisko znów. Zieloną fajnie jak czubka do. Czas mamy! Emerytalne obsadza. My się przyjmiemy, hej rzeka. Konej do biały jest kuracją, mówmy bez. Nawet bez wiatry jest jak wsiad. Emerytalne obsadza. My się przyjmiemy, hej, rzeka. Nie jedna prywa noc, już krótkie blisko znów. Idzie no fajnie, jak dziurka do. Nie jedna prywa noc, już krótkie blisko znów. Idzie no fajnie, jak dziurka do. Emerytalne obsadza. My się przyjmiemy, hej, rzeka. To nie do wiary jest kuracją, bo my bez, nawet bez wiary jest jak szał. Emerytalne obsadza. My się przyjmiemy, hej, rzeka. Nie jedna krema noc, już krótkie blisko znów. Idzie nam fajnie jak czubka do. Nie jedna krema noc, już krótkie blisko znów. Idzie nam fajnie jak czubka do. Mirek Jędrowski, Mireczku, wiesz, była dedykacja dla twojej mamy, była dla teściowej, dziękuję ci za dedykację dla mnie. Proszę bardzo. Emerytalny obsasa. I przed chwilą widzieliśmy, słuchajcie, w specjalnej choreografii czerwonego kapturka na emeryturze. Ale Mirek jest bardzo, słuchajcie, on jest bardzo konkretny. Napisał mi tak, wystąpi Robert Balkon. Ja mówię, kto, nie znam Robert, kto to jest Robert Balkon? On mówi, nie, to jest nasz Robert, idę z balkony. Robert Samaniec. On się to sam wymyślił, rozumiesz? No to my, a my specjalnie musieli tam pojechać, żeby to podpatrzeć. Ty myślisz, że to się tak bierze z głowy? Tak. Ale nie, to wszystko w Zdrojowej było. A propos teściowych, przypomniał mi się jeszcze jeden dowcip. Wiecie, jak facet wiezie w aucie żonę i teściową, wiecie co ma? Zestaw głośno mówiący. Kochani, teraz będzie duet zaproszonych gości. Piosenka nosi tytuł Bądź jak ptak. Gdybyście Państwo wiedzieli, kto za chwilę wystąpi, to byście wiedzieli, że to jest skojarzenie z tym gościem, co będzie zaraz na scenie, bo ono ptoka na punkcie ptoków. Nie, poważnie. Hoduje jakieś takie, słuchajcie, takie ptoki, co ja się ani nie znam, nie wiem, jak to powiedzieć w ogóle. I to jest podobno jeden z niewielu hodowców na świecie. Poważnie. I stąd ze Śląska, a to jest oprócz tego, słuchajcie, to jest... Przejdzie do historii jako hodowca tych ptaków, a my go kochamy jako znakomitego artysty. Nie ma sprawiedliwości na świecie, nie? Dobra, już powiem, ale to potem. Na początek przedstawię dziewczynę, która przyjechała do nas z Lędzin i pewnie znacie ją z telewizji, z pewnego talent show, która wzruszyła bardzo Mirka, oglądał ją w telewizorze. Nazywa się Ewa Kapała, a obok niej wystąpi artysta, o którym... W ogóle nie można nic więcej powiedzieć, tylko trzeba wystarczy powiedzieć nazwisko. Krzysztof Respondek! Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Mirku, Darku. Życie jest piękne, choć to jedno tylko masz. Życie jest piękne, daj mu szansę, póki trwa. To nieprawda, że nikt nie czeka na twe ręce.
to nieprawda, że nic nie zdarzy się więcej. Życie jest piękne, więc mu nie daj obok przejść. Życie jest piękne, nawet jeśli czasem źle. Tam, gdzie piołun jest miód, gdzie światło jest i ciemność. A kto czeka na cud, przegapi swe niebo. Bądź jak ptak, bądź jak ptak, co wolny jest. Bądź jak ptak, życia nie bój się. Bądź jak ptak, bądź jak ptak, nad niebo wzleć. Ty bądź jak ptak, nie bój się. Życie jest piękne, tylko uwierz w siebie sam. Życie jest piękne, te trzy słowa innym daj. Niech się uczą jak ty, co było już nie wraca. A przez rozpacz i łzy nie widzi się świata. Życie jest piękne i dlatego warto żyć. Życie jest piękne, za nadzieją tylko idź. Niech nie będzie ci żal, że ziemią twoje miejsce. Niech poniesie cię w dal skrzydlate twe serce. Bądź jak ptak, bądź jak ptak, co wolny jest. Bądź jak ptak, życia nie bój się. Ewa. Życie jest piękne. O, serduszka dają. Pieniądze trzeba przygotować. Bardzo chciałem podziękować Ewie i Krzysiowi. Ja kiedyś byłem w jury, wiecie, Ewa śpiewała, zaśpiewała piosenkę Anny Jantar i tak mnie wzruszyła, że po prostu, no, łzy mi poszły. To jest po prostu dla mnie dziewczyna, która po Dance Jacherze, która już zmarła i nie śpiewa tej piosenki, która zaśpiewała ją ze mną wtedy w programie Przyjaciele w TVP1, to Ewa stanęła na wysokości zadania i zaśpiewała tak jak Danka. Brawo. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie Mirku. Całego dziękuję serca od nas. A Krzysiu jest moim przyjacielem scenicznym i łączy nas taka jedna cecha. Skromność. No, to a propos tego, że my ci nic nie przynieśli. Nie, Mirek, my mamy coś do ciebie, ale nie chcieliśmy się z tym wyrychlać, my ci to dumy po tym. Nie powiemy ci, co to jest, jest tego 07. Słuchajcie, tak, brawo, Lucysia. Ja wam powiem, to jest taką gwiazdą, jest tak skromny, to jest niemożliwe. Naprawdę. Brawa, Krzysztof Respondek. Dziękuję bardzo. Życzymy ci jeszcze, Mirku, z okazji tego 20-lecia, bo jak no ten premier podwyższył ten wiek emerytalny, wiesz, to żeby za 50 lat na twoim 70-leciu, żebyśmy się tu znowu spotkali i żeby cię nie dosięgły te trzy rodzaje białej śmierci. Wiesz, jakie są trzy rodzaje białej śmierci? Nie. Cukier, sól i lekarz pierwszego kontaktu. Przed tym się broń. Bardzo dobrze.
To ja ci muszę powiedzieć, jak się, jak się mamy tu trafić za 20 albo za 30 lat, to będę musiał takie BMW załatwić, jak ten Robert, co tu wylazł przed chwilą. Brawa, Ewa i Krzysztof. Ale to czekaj, boś mnie teraz nakręcił, to ci jeszcze powiem. A propos tego, jak już takie staruszki, rozumiesz, tam przyjechali z Australii, takie już, wiesz, brylantowe gody, nie, 75 lat po ślubie. I przyjechali ostatni rozkraj zobaczyć, przyjechali do Polski, jadą w taksówce, tutaj w Katowicach, wiesz, a taksówkarz się odwraca go do... A to skąd to przyjechaliście, ten dziadek go do... Z Australii! A jego tako przygłucho żona, what's on pyto? Jerunie, on się pyto, skąd my są to godą z Australii? To ten taksówkarz na to, a jakie miasto? Melbourne! What's on pyto? Jezus Maria! On się pyto, jakie miasto to mu godą? Melbourne! A ten taksówkarz go do, no widzę, że żona lekko przygłucha, to panu powiem, że ja byłem w tym Melbourne. Ja tam w tym Melbourne to widziałem najbrzydszą kobietę, jaką kiedykolwiek widziałem. What's on pyto? Jezus, on go to, że cię poznał! Może ci tego nie życzę, ale życzę ci, żebyś kiedyś, wiesz, żeby no z artystów było kiedyś stać na taksówka. Słuchaj, jak tyś już tak zaczął, to teraz czekaj, to teraz ja ci coś powiem. Dobra. We Hajdukach cztery chłopów się spotyka, ale to tak o jest, wiesz. Czterech tak się spotkało, po 30 lat mieli i tak się spotykają, mówią, Jeronie, Zefe, kaj idziemy dzisiaj, nie? Ten padł, wiesz co, pójdziemy do Azji, nie? Je, to fajnie, czemu tam? Tam są fajne działki. Ja, dobra, super. Za 15 lat się spotykają, już zaś ta sama sytuacja. Te, zaśmy się tak fajnie trafili, kaj idziemy, nie? No do Azji, czemu tam? Tam jest dobre jodło. Jeronie, po tym się zaś spotykają za 15 lat, wiecie? Zaś tak się trafili, to tego dnia pana, Józef, to kaj idziemy dzisiaj. Pan, ty, do Azji idziemy. A czemu tam? Tam są bardzo dobrze te sztołki przygotowane do niepełnosprawnych i te haźlety. Ale potem za 15 lat się jeszcze raz spotkali, wiecie. I tak stoimy, ten pan, Józef, kaj dzisiaj idziemy. A ten Józef pada, no do Azji pójdziemy, do Azji, wiesz. A czemu tam? No bo przecież my tam jeszcze nie byli. A widzisz, to piękne. A to a propos takiego, jak już idziemy w taki uwiąz starczy, to ci powiem, jak takie małżeństwo siedzi, wigilia teraz była, wiesz, i oni siedzą, ale już to już jest ten etap, że już w ogóle, wiesz, jak siedzą, a nie wiedzą kaj i po co. I on tak nagle przy tej wigilii go do... Kochanie, przypomnij mi ino. Jak ja mam na imię? A ona tak myśli go do... A na kiedy to potrzebujesz? Ale to już dalej nie brnijmy. To jeszcze nie ma z nami tak źle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co, ja ten benefit by nam musiał na następny rozrobić jakoś inny dłuższy. Ewa Kapala, Krzysztof Respondek. Słuchajcie, takich artystów mamy na Śląsku. Na Śląsku. A czy kto wie, jakie są barwy Śląska? Wiecie? Kto wie? Romek Kurosz będzie wiedział. Jakie? Żółto-niebieskie. Bardzo dobrze. Wiecie, ja tak bardzo, bardzo proszę, sobie Śląsko-godka dać do szkoły. Co by ta tradycja jeszcze była? Jeszcze kiedyby się znodły na to pieniądze. Ja tak bardzo proszę, bo to na pewno będzie w całej Polsce, to tam w Warszawie słyszą, na pewno dają. Pobicie brawo. O, widzicie. Wszyscy chcą, tak? Żółto-niebieski Śląsk, jadę! Koszty ma swój język, koszty swoja godka. Nasza śląską ziemią, czwarna łódka lotka. Mamy ci tradycję, nie do opalenia. Szkoły śląskiej gotki, brakuje no i no. Raz, dwa, trzy, jedyny! Żółto-niebieski Śląsk, tyż godać chcę. Tu nasz rodzinny dom, no w sercu wre. Żółto-niebieski Śląsk,
Pięknie, dziękuję, pięknie, dziękuję. Słuchajcie, teraz ostatnio, żech napisał taką piosenkę, Dzień Babci był, przyszedł, jak wsadził jak babci słuchawki na uszy i mówią, babcia, musisz się tego posłuchać, bo babcia mi durzi, no go do, ja już synek umrza, wiesz, ja już chnet tam puda. Ja cały czas no go do babcia, ja go do ze świętym Pejtrem, on nie bo już nic, on nie ma miejsca do Zytów, padł mu Zytów nadstan, wiesz, musisz się tu jeszcze pomęcyć. Pierunie, tak to było. Słuchajcie, teroski, pozwólcie, że zaśpiewam do mojej babci, babcia Zyta, słuchaj. Ciepły dom, kej ty dodałaś mi tak, co by za Jezusem serce poszło w świat. Miłości tyle dawałaś, to dla mnie jak od Boga list. Dziś jedno wiem, ej babcia, że zniknie świat, dzieciństwa tyle pięknie lat. Niech Bóg ci długie życie dał, byś serce moje z tobą szło. Hej babcia, że zniknie świat, dzieciństwa tyle pięknych lat. Ty modlisz o mnie się co dzień, więc jak no i dłużej nam babciu żyj. Kej my na szpacer się tak razem szli. Czy pamiętasz to ty, kej na wycieczkach razem byliśmy? Czy pamiętasz jak w Kalwarii po tych schodach my na górach szli? Dziś jedno wiem, hej babcia, że zniknie świat, dzieciństwa tyle pięknych lat. Niech Bóg ci długie życie da, by serce moje z tobą szło. Hej babcia, że zniknie świat, dzieciństwa tyle pięknych lat. Ty modlisz o mnie się co dzień, więc jak no i dłużej dam babciu żyć. Babcia, huśtuj się na lewo, na prawo. Jedna ręka do góry, druga ręka do góry, będzie lepiej. Super. Hej babcia, że zniknie świat, dzieciństwa tyle pięknych lat. Ty modlisz o mnie się co dzień, więc jak no i dłużej mam babciu żyć. Dziękuję pięknie. Weronika. Zaśpiew zrobimy babci. Serduszko do babci, pierwszy. Babcia, i no to musisz moczyć ale... w tyłu, wiesz? To jest serduszko. Ale to moczka wyjdzie z tego. No, a babcia moczka robi bardzo dobrą. No, to jest niemożliwe. Abyś ta moczka zjadł, to uwierz mi, że Zyta byś pamiętał długo. To ja się zapisuję. To ja się zapisuję. Z babcią... Siadaj, Wiereczku. Nie, zwolnisz mnie, ja byś... Ja, siadaj, chłopie. Pięknie, dziękuję. Tak, bo to jest, babcia jest pierwszym wychowawcą doma, nie? Zawsze takie bajtli tenie. Słuchajcie, ale te kłopoty wychowawcze się przekładają z pokolenia na pokolenie z problem. Ostatnio, że słyszę taką rozmowę, jak babcia się pyta, powiedz mi, Janeczku, jak tam w szkole? Dobrze. A kto u was jest w klasie najgrzeczniejszy? Pani. Słuchajcie, chcę powiedzieć jedną rzecz. Proszę państwa, proszę nie regulować odbiorników.
Oni naprawdę tak wyglądają. Kłopoty wychowawcze. Tato! Nie słyszę cię! Tatuś! Wylej z tej łazienki, Helmut, jak coś chcesz. Tatuś, już! Synek, ty masz 23 lata! Ty już się umiesz sobie bawyczyć, nie? Tatuś, już leca! Tatuś! Co chcesz? Mogę się coś spytać? Pytaj się. Czy mówi mi wszyscy go do ciebie Helmut? Jak ja mam inaczej na imię? A co byś wolał? Tak, ten sam! Donald! Albo Mickey Mouse! Nie wkurzaj mnie! No nie, ale patrz! Ciotka Hilda, nie? No co? Ona mocera, nie? No mo, no. I ona i dała na imię Róża, nie? No dała i na imię Róża, no. A czemu? No bo ciotka Hilda lubiła te kwiotki i tak i dała na imię tej cerzy. Aha. Jakie kwiotki? No róże, ty kretynie! Aha. Czyli ciotka Hilda lubiła róże i dała i róża na imię. Ja. A co lubiła nasza mama? Facek! Nie zadawaj mi takich głupich pytań, Pierunie! Dobrze, żeś mi przypomniał. Słuchaj, przyjdzie matka. No. A, matka, ty. Ale za wczoraj to ją muszę pochwalić, wiesz? Czemu? Ten żur. Ja. A? Tatuś z wyspą był. No, dobry, nie? Zowci ty łyżka arzestowa. Ty, ja żałował, że kaca nie mógł. Ty, ja też. Dobra, słuchaj. Jak przyjdzie matka, to dum ci 25 zł. Biela. 30 zł i pójdziesz się, synek, do kina, wiesz? Do kina? Ja. Ja nie lubię kina. Jak nie lubię kina? Synek, po czemu? Zawsze żeś lubił kino. Ja, ale ja też lubię być jedyną, kto ta. Nie rujski najduchu, ja ci dum! Ale za to czemu ty mnie bijesz, tatuś? Wy mnie nie kochacie. No jak, no jak, Helmuciku, jak my cię nie kochamy? No coś ty, my cię z mamą tak kochamy, my ci przajemy fe. Normalnie mnie nie kochacie! Kochamy cię, pójdź sam do mnie, pójdź! No, syneczku mój, my cię bardzo kochamy. A czemu tak, a po czemu patrzysz, że my cię nie kochamy? Tatuś, bo wy mnie nie kochacie, bo wy mi dawacie dziwne zabawki do kupania. No synek, przecież każde dziecko ma swoje ulubione zabawki, i bierę je do wanny i się z nimi kąpię. No co ty, Godusz? No ja, ale wy mi dowodzie lit, kolba, suszarka, toster, przedłużacz i wszystko pod prądem, tata! Synek! To nie jest normalny! Ale przecież zawsze żeś chciał być elektrykiem, nie? No ja. No przecież my ci bardzo przajemy z mamą. Ja? No bardzo, fest! Ja? No, przecież, no zobacz, jakiś ty jest grywcuk. No patrz, no. No patrz, te woski. No. No to możesz, przecież to możesz po tacie. No. No. Te łoczka, no to możesz po mamie. No, no. A te ząbki nie, i te usta tu, no to możesz genał po babci. No. Ja? No jasne. No, a ćwiter mu po ciotce, a galoty po upie. Tata, ja mu zawsze coś po kimś. Pierunie, skądś mi marudzić? Pieruński najduchu. Ja nigdy nie mam nic swojego. A powiedz mi, czyś ta jedynka z matmy poprawił? No? Z maty? No. No i czemu? Tatuś. No? To nie idzie poprawić. Jak nie idzie? Wszystko idzie. Nie idzie. Pani ma zawsze dziennik za sobą. Pierunie jedyn. Byłeś dzisiaj? Kaj. No jak to kaj? W szkole. Byłeś. No to dowej. No na co czekasz? Dowej to. Na pewno. Dowej mi ten dzienniczek, bo się zaropalna. Mąż. Nie czytaj, Tatuś. No pięknie, Zarożek wiedział, ta jedynka nie poprawiono. Bo nosi ten dziennik. I drugo, żeś dostał z biologii. No, nie, no, ale powiedz mi jedna rzecz. Za coś ty tego bajtla z tej zerówki piznął, co?
Tatuś. 23 lata na karku i bajtla, co mu 6 lat bijesz. Tatuś, bo on się przezywał, tatuś. Jak się przezywał? Co się przezywał? Wiesz, on mi powiedział? Co ci powiedział? Tato, on mi powiedział, że ja lubię, jak wieloryb wyciepnięty na plaża. I coś ty myślał, co? Że jak ty mu nawalisz, to ty z tego schudniesz? Wiesz co, ta twoja szkoła... Nie, to jest darymne. To jest darymne. To znaczy, że jak? To nie ma sensu. Nie ma sensu. Ja ci powiem tak. Zawsze żeś był tympy, tympyś jest i tympy ostaniesz. Po tacie. Wiesz co? Masz trochę racji, wiesz? Ja? Ja też pamiętam, ja miał 20 chyba 4 lata, ja musiał też z podstawówki zrezygnować. Wiesz? Ale nie martw się, wiesz, Helmut? Przejmiesz po mnie ta masarnia, wiesz? Pochwalę cię, tatuś! Ta ja ty po opie! Ja, weźmiesz ta masarnia, tatuś. I daj ty się spokój z tą szkołą. Tatuś, ta szkoła tatuś, jest do niczego niepotrzebna, wiesz? Tatuś! Co? I ja też by tam musiał jeździć Mercedesem, ja? No jasne, będziesz jeździł Mercedesem, opie, i daj się pokój, ta szkoła to jest na nic, wiesz? Ja. No, ja, no. Ja to zawsze wiedział. No. Tatuś, to naucz mnie już! Co ja już? Masażyć. Już? No. Dobre, to słuchaj mnie. Co jest najważniejsze w masarnictwie? Najważniejsze w masarnictwie są ostre noże. Głupi się jest. A co? Najważniejsze są co? Wyroby. Wyroby. No. No jakie znowu wyroby? Co się najlepiej kalkuluje sprzedawać? Najważniejsze w masarnictwie są wyroby rozumiecie? A najważniejsze są wyroby szynka. Nie? Głupi jest! Najważniejsze są parówki. Ja? No jasne, synek. 100 kilo wsadu mięsnego, a wyłazi ci 250 kilo parówek. Juuu! Tatuś, to jest jak w Kanaanie Galilejskim. No. Ja cię, tatuś, to ucz mnie już. Ucz mnie. No to jest proste, synek. Ty no patrz. No. Nawet nie musisz zakasać rękawów. Nie? Widzisz ta maszyna naszą? Ta żółto. Ja widzę. No. I słuchaj, widzisz te drzwi tam? Ja. Otwierasz, wprowadzasz tam barana żywego, zawierasz te drzwi, widzisz ten knefel czerwony? Widzę. Naciskasz go i ta maszyna za ciebie wszystko robi, synek. Łogoli go, wypiere, wysuszy, zaszlachtuje, przemiele, uwędzi, nafaszeruje i wyskakują gotowe parówki. W szywach. Tak. Tatuś! No? Powiedz mi to jeszcze raz. Jeronie. Patrz. Otwierasz te drzwi. Ja. Wprowadzasz barana. Ja. Zamierasz drzwi, naciskasz knefel i ona wszystko robi za ciebie. Ty się nie musisz nic martwić, na sam koniec i no wyciągasz gotowe parówki. Ja rozumiem, tatuś. No. Chłodasz barana, wyciągasz parówki. Tak jest. Tatuś. Co? Ja się tak myśla. Wiesz co, ty już lepiej się nie myślisz. Ale czekaj, bo ja się tak myśla, czy jest taka maszyna. Jako zaś maszyna? Taką ekstra, taką maszyna, żebyś wsadził parówka, a wyciągnął barana. Ja jest jedna taka, wiesz? Ja? Jako? Twoja matka! Pierwszy do sprzątania! Jarek Podchorski, czyli Kwinto i Robert Szafraniec. No kochani, krótko. Egzotyka, świat, witaminy i dobry humor. Mirek Jędrowski. Zaczyna się zabawa. Mambo, pepito. Nogi nie dźwigaj do kankana. Kopa, kabana, mambo gro. Łapa! Żanu tak daje moja banda. Mambo, mambo, macho yo. Lola, marika, queda panda. Tańcują mambo, mambo, la ho. Bando, mando, ejo, ramba, zamba, ej, mambo.
mambo. Bango, bango, ey ho, rambo, samba, ey mambo. Bango, bango, ey ho, bango, bango, ey ho, rambo, samba, ey mambo. Cza-cza, daje na trąbie pepito. Pepito! Po nie Meksiko kukaracza. Copacabana mambo gro. Szalu, tak daje moja banda. Mambo, hey, mambo, macho yo. Lola, marika, que la banda. Tańcują mambo, mambo, hola, ho. Bando ejo, rampa samba e mambo. Bando bando ejo, rampa samba e mambo. Bando bando ejo, rampa samba e mambo. Bando bando ejo, bando bando ejo, rampa samba e mambo. Mambo. Na sekundę inną byliś. Ja, mogę? Mogę? Ja czy nie? Dobra, minuta.
kochani, ja muszę powiedzieć coś. Człowiek na minuta ze sceny nie może zleść normalnie. Zaraz go ktoś zastąpi. Zaraz. Wiem, jakiś ruby mały taki, ja nie wiem, co nie kapliście się, nie bójcie rycać albo co, żeby go wzięli. Mogę ją wam zliczyć w ogóle pierwotnie. Słuchajcie. Ten synek miał 9 lat. Jak się łoblik, tak jak ją, przyszedł na syna i go do panie Mirku, czy ja mogę z panem zaśpiewać? I wtedy ze mną zaśpiewał. A potem mi powiedział, że on się tak wyobrażał, tako wielko syna i ten Broadway, i że chce zatańcować. Szymon Wesołowski ją spełnił jego marzenie. Bardzo proszę. Dobry wieczór państwu. Brawa, no to taka mało kopia, trochę moja, no byś musiał trochę, wiesz, sięgnąć, tak. Troszkę zrzucić i troszkę do góry. No, ale wierny, wierny mój fan, słuchajcie, i cieszę się z tego powodu, że Jurek mu mógł zrobić dzisiaj piękną niespodziankę, tak? Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Brawa dla Szymona! Powiedzcie mi, no tak, rano, 6:00, lewa noga za łóżko, komu się chce iść do roboty? Nikomu, nie? No to trudno, to trzeba zaśpiewać, żeby każdy mógł iść z radością. Optymizmu odrobinę. Pierwsza rano wstaje, do pracy idziesz jak za karę. Tak męczy banał przyziemności, brak ci powodu, hej, do radości. Optymizmu odrobina, to najtańsza witamina. Nic tak nie leczy, nic tak nie cieszy, jak to, co cię może rozśmieszyć. Optymizmu odrobina, to najtańsza witamina. Nic tak nie leczy, nic tak nie cieszy, jak to, co cię może rozśmieszyć. Więc póki baba chodzi do lekarza, a jaś to szkolny jest mądrala i nie brak wokół nas blondynek, to śmiech w narodzie nie zaginie. Optymizmu odrobina, to najtańsza witamina. Nic tak nie leczy, nic tak nie cieszy, jak to, co cię może rozśmieszyć. Optymizmu odrobina, to najtańsza witamina. Nic tak nie leczy, nic tak nie cieszy, jak to, co cię może rozśmieszyć. Od ucha do ucha wystarczy ci pogoda ducha. Ziarenko małe, ciut drobina. Im gorsza gra, tym lepsza mina. Optymizmu odrobina, to najtańsza witamina. Nic tak nie leczy, nic tak nie cieszy, jak to, co cię może rozśmieszyć. Optymizmu odrobina, to najtańsza witamina. Nic tak nie leczy, nic tak nie cieszy, jak to, co cię może rozśmieszyć. Optymizmu odrobina, to najtańsza witamina. Nic tak nie leczy, nic tak nie cieszy, jak to, co cię może rozśmieszyć. Optymizmu odrobina, to najtańsza witamina. Nic tak nie leczy, nic tak nie cieszy, jak to, co cię może rozśmieszyć. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Mirek Jędrowski i optymizmu witamina. Mireczku, musisz zostać na ławeczce, siadaj, bo teraz będą goście. A, goście, to super goście. Proszę Państwa, jedna z najpopularniejszych kapel polskiego show biznesu. Powiem tak,
Powiem tak, że grali nawet w czasach, kiedy Mirek jeszcze był młody. Czy parę lat temu. Mirek, proszę cię, rozmawialiśmy z fryzjerem, żebyś tych włosów nie dotykał za często, także nie wiesz. Wiesz. Kochani, co będę dużo mówił? Basia Pysz z domu po mężu Trojan. Marceli Trojan i Janek, czyli Johnny Maleński, czyli gang Marcela. Jak zdobyć żonę, pytasz mnie, gdy ona czasem mówi nie. Powiem, niełatwe to zadanie jest. Potrzebny romantyczny dzień, by mogła mieć spokojny sen. Gdy chce coś mówić, pozwól jej. Ona naprawdę kocha cię. Gdy ją opuszczasz, jest jej źle. Musisz zrozumieć to. Jej serce mówi, kochaj mnie. Gdy ciebie pragnie, nie mów nie. Musisz zrozumieć to. Musisz tulić ją. Czule tulić ją. Do szczęścia tak niewiele trzeba, tylko jej uchyl trochę nieba. Wysłuchaj, gdy chce coś powiedzieć. Rozmowa przyjacielem jest, wtedy więcej o niej wiesz. Gdy ona mówi, to pozwól do serca mówi dzień. Naprawdę kocha cię. Gdy ją opuszczasz, jest jej źle. Musisz zrozumieć to. Musisz tulić ją. Jej serce mówi, kochaj mnie. Gdy ciebie pragnie, nie mów nie. Musisz zrozumieć to, musisz tulić ją, tulić. Jej smutne oczy mówią, jakie ma dni. To kobieta twoja jest. Spójrz, to ona, twoja żona. Na co czekasz? Weź w ramiona wreszcie ją. Tak przytul ją. Jej serce mówi, kochaj mnie. Gdy ciebie pragnie, nie. Musisz zrozumieć to, musisz tulić ją, czule tulić ją. Nie powiem więcej nic, kochaj z całych sił. Przytul mocno ją, bo to kobieta jest. Gang Marcela. Dziękuję, dziękuję ślicznie, dziękuję, dziękuję. Poczekajcie jeszcze, poczekajcie, bo jeszcze serduszka są dla was. No, Marcel, tyś tak fajnie o mojej żonie zaśpiewał, że bardzo mnie to cieszy. Super, to są moje idole dzieciństwa, drodzy. Złamano już tyle serc i wiele, wiele innych wspaniałych, wspaniałych piosenek.
Było gangów wielu, ale żaden nie śmiał zagrać przy Marcelu. Tak jest. Bardzo dobrze, żeś to powiedział. Słuchaj, chodź do tu, Mireczku. Chodź do tutaj. Powiedz mi teraz tak. Idę już do ciebie. Czy, powiedz mi, czy teraz nastąpią te dwa największe szlagery w swoim wykonaniu? Co cała Polska i okolice śpiewały? Tych szlagierów jest kupa, wiesz, ale te piosenki, no to są też szlagierowe. To cała Anglia śpiewała. Ale proszę cię, nie gadaj o kupie, no wiadomo o tych szlagierach. No. Dwa szlagiery teraz będą najfajniejsze. Ja, tak jest. On zawsze musi postawić na swoim. No. O pana Harley'u, słuchajcie, znacie to? Będziecie śpiewać. Będziecie. I nasza klasa. Mirek Jędrowski i Diva. Siekiwa. Śpiewką w obliku, jak ten hajer się naszykta na nim grą. A mój opa mogł im piewek lewiku, ale jeszcze jedno, też marzenie miał. Jak usłyszę śpiewka, będzie o mój Boże, pomylony chyba robi się ten świat. Po ulicy jedzie uma na motorze, opa już od polo, ale stary gra. Na Harley'u upaksuje grą muzyka, a na zadku jakoś modo z nim Monika. Biały anioł jedzie, już chodają ludzie, tak się oparzy jak na pełnym luzie. Ej, no nie, gdzie to się festy zapomino, świetnie w knajpie i się korzy piwko lać. Jak obejrzy, że tam jeszcze jest pianino, to zaczyna kąski stary na nim grać. Po tym by to się paroża jak ta uma, czy on może tak rejsować w taki czas? Paroż prawi, czy wiem o cię wszystkich doma, opa mamy spędza na ostatni raz. Na Harley'u opaksuje grą muzyka, a na zadku jakoś modo z nim Monika. Biały anioł jedzie, już chodają ludzie, tak się oparzy jak na pełnym ludzie. Harley'u upaksuje grą muzyka, a na zadku jakoś modo z nim Monika. Już nie jedzie pomówkę na blazły gacie i się śmieje wnuczek na drajracie. Ujek! Ja? Szej tata poszedł do roboty, a ja mam taki problem. Jaki ty możesz mieć problem? Ty masz zawsze problemy. Twój ojciec mi już padł, że już ma pełno... Ujek, ja na internecie przeczytał. Coś ty zaś przeczytał. Ujek, ja też na internecie siedzę, godą z Belkim. Ostatnio godą z Rodem Stewardem. I co? No co ci da gadać, jak tak nie zrozumiesz, o co chodzi? Beble już, no. No, szej, Ujek, bo ja mam taki problem, patrz. Ja. Bo wezwałeś Araby, nie? No szybciej, bo jeszcze coś wybuchnie. No to,
Bo bez was Araby mogą mieć dużo żon. Słyszał żeś o tym? Ja. No, fajnie, no. Ja mam dużo żon, to jak się to ujek nazywał? Poligamia, synek, poligamia. A poligamia, ja? Ja. A my nie, nie? Nie. My nie możemy mieć dużo żon, prawda? Nie. Nie, by ino jedna. Jedna. Ja mogę mieć jedna, ty będziesz mógł mieć jedna, twój ojciec też może mieć ino jedna. A jak się bo jedna żona, to jak się to nazywa? Monotonia, ty śpiku jeden. Ach. I idź już tu. Słuchajcie, ja wam muszę powiedzieć tak. Ten Rod Stewart, bo to jest mój, wiecie, idol taki światowy. Ja uwielbiam słuchać tego chłopa, naprawdę. Bo on jest taki sum wokalista jak Job, nie? Bo to jest najlepszy wokalista, tak jak Job jest najlepszym wokalistą wśród piłkarzy. I najlepszym piłkarzem wśród wokalistów. No powiecie mnie brawo, ja, coś się nie widzieli, jak ja gram futbol. Słuchajcie, powiem wam, Godo rzekł z nim tak, i on mi Godo, a co ty teraz, Mirek, robisz? A ja Godo, no, benefizmą, nie? A Kaj, w Chorzowskim Centrum Kultury Hall. A on Godo, no, ja ostatnio miał w Royal Albert Hall. I ja Godo, fajnie, nie? Bo on ten benefiz, a on mi Godo, wiesz co? Ale powiem ci tak, jak ty grasz w Chorzowskim Centrum Kultury Hall, to ja ci powiem, że ja ci bardzo, ale to bardzo gratuluję. Bo mnie oni tam jeszcze nie zaprosili. Ukłon tutaj do pana dyrektora, jakby tak szło Roda zaprosić, to by się bardzo cieszył. Słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, wyście są normalnie super. Wyście są najlepszą publiczność, jaką ino istnieje. Tu jeszcze jest mój przyjaciel Chyniek, Grażynka, babcia Łotchyńka, witam serdecznie. Słuchajcie, ja wam muszę powiedzieć tak, wyście są normalnie jak S-klasa w Mercedesie. Wyście są jak nasza klasa S. Cza, 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 cza. Położysz konto, no i zacznie się. Kochanie, proszę ci, zaloguj mnie. Już koleżanka wyciska łzy, ja nie poznaję, że to ty. Mariola, jak coś pięknie będzie, no kaj się trafimy, ja ci dziubka dom. No i na każde spotkanie klas na pełny zaśpiewą mega. Rączki w górze, bachomy! Uhuhu, sha-la-la-la, heja, bawi się nasza klasa. Sha-la-la-la, heja, jak się bawi nasza klasa. Uhuhu, sha-la-la-la, heja, bawi się nasza klasa. Sha-la-la-la, heja, jak się bawi nasza klasa. Chopina jak ten wielki dom, Marek wygiębie ci mo złoty ząb. Krzysiu za ciasne galoty mo, poza tym u nas wszystko gro. Pani oceny już każdemu śle, źle widzi no i nie poznaje mnie. Miło znów razem zobaczyć was, a my śpiewamy jeszcze raz. Uhuhu, sha-la-la-la, heja, bawi się nasza klasa. Sha-la-la-la, heja,
się bawi nasza klasa. Siana na heja, bawi się nasza klasa. Siana na heja, tak się bawi nasza klasa. I dajemy rączki na dół, teraz gimnastyka do góry. Ole! I jeszcze raz nurkujemy. Ole! Cza, cza, cza. Cza, 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 cza. Klasa S! Pięknie, dziękuję. Uśmiechajcie się szeroko, uśmiechajcie się, bo jesteście w ukrytych kamerach. Mirek Jędrowski, Jola, teraz jest przerwa. Bożena i zespół taneczny Diva. Tak. Dziewczyny, zostańcie na chwileczkę, bo muszę coś powiedzieć o was. To jest taka, nie wiem, pamiętacie zespół ABBA, prawda? Tam było proste rozszyfrowanie nazwy zespołu i spróbujemy. Białas, Krawczyk, Wojtynek, Janic. Nie, nie wychodzi. Ale był też Białas, Krawczyk, Krawczyk, Wojtynek, Janic. Aha. Dobra. Najpierw zapowiemy Jolę, bo jest szefową tego zespołu. Jola w środku. Miło mi bardzo. To są moje dziewczyny. Fajne, nie? Teraz mogę zejść. A teraz tak. Dzięki, Jola. Dzięki serdecznie. A teraz słuchajcie, jak w stawce większej niż życie. Pamiętacie tego Wulfa, nie? Są tam te... Rozszyfrujemy. Proszę wystąpić. Zabawię się teraz w Klosa. Proszę wystąpić w odpowiedniej kolejności. Dorota. Dorota Krawczyk. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Ilona Janic. Weronika Wojtynek. I Aneta Białas. Krótko mówiąc, Dorota, Ilona, Weronika i Aneta. Diva! Tak się zespół Diva Kiwa! Kochani, teraz wystąpi gość, kolejny gość. Znaczy powiem tak szczerze, to jest właściwie półtora gościa. Półtora gościa. Człowiek, który zna z Mirkiem od wielu lat. Mają jedną wspólną cechę. To znaczy, przeciepują te mosty przez Brynica. Bo jeden mieszka w Zagłębiu, a działa na Śląsku, a drugi też mieszka w Zagłębiu, ale pochodzi ze Śląska. Obdarzony niezwykle czarownym barytonem. Kobiety od razu mają naprawdę na dźwięk jego głosu słabość. Skrapiają lica i te sprawy. I powiem jeszcze jedno. Jest miło, są właściwie wzajemnie się fascynują swoją twórczością, ale gość, który za chwilę wystąpi, fascynuje się twórczością Mirka szczególnie, dlatego że trzy z piosenek Mirka Jędrowskiego są na płycie gościa, który za chwilę wystąpi. Panie i panowie, all ladies and gentlemen, specially for you, Mariusz Kalaga! Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, jestem zaszczycony, że mogę być tutaj wśród Was na tej jakże pięknej uroczystości Mirka, którego, tak jak powiedział Darek, znam od wielu, wielu lat. W zasadzie od początku on obchodził swój 20. jubileusz. Ja miałem co prawda więcej, bo 25. Niedługo, jak Bóg pozwoli, w przyszłym roku, w styczniu, 2015 będę miał już 30-lecie. Ale na pewno Mirek na tym 30-leciu również będzie. Mam nadzieję, że Państwo także. Kiedy rano ja wstaję z łóżeczka, to kolejny się staje zaś cud. Jak przytula się do mnie żoneczka, jej dzióbeczek jest słodki jak miód. Kiedy chłopcy te moje kochane
na boisku też robią mi show. To się serce me śmieje nad ranem, no i człowiek by żyć długo chciał. Więc póki w sercach jest naszych ta miłość, co wybacza, co karci i przaje, niech pamięta, ile w życiu się zdarzyło i że człowiek się szybko rozstaje. Więc póki w sercach jest naszych ta miłość, to Bogu niech będą też dzięki. I by się nam naprawdę dobrze żyło, to po prostu trzeba śpiewać piosenki. Kiedy mama i tata się śmieją, to kolejny zaś staje się cud. To się radą też dobrą podzielą, a ich słowa są słodkie jak miód. Kiedy jestem tak mocno kochany, to piosenki bym śpiewał i grał. Kiedy goją się na sercu rany, no i człowiek by żyć długo chciał. Więc póki w sercach jest naszych ta miłość, co wybacza, co karci i przaje, niech pamięta, ile w życiu się zdarzyło i że człowiek się szybko rozstaje. Więc póki w sercach jest naszych ta miłość, to Bogu niech będą też dzięki. I by się nam naprawdę dobrze żyło, to po prostu trzeba śpiewać piosenki. Więc póki w sercach jest naszych ta miłość, co wybacza, co karci i przaje, niech pamięta, ile w życiu się zdarzyło i że człowiek się szybko rozstaje. Więc póki w sercach jest naszych ta miłość, to Bogu niech będą też dzięki. I by się nam naprawdę dobrze żyło, to po prostu trzeba śpiewać piosenki. La 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 la. Niech pamięta, ile w życiu się zdarzyło i że człowiek się szybko rozstaje. La 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 la. I by się tam naprawdę dobrze żyło, to po prostu trzeba śpiewać piosenki. Więc póki w sercach jest naszych ta miłość, co wybacza, co karci i czaje, niech pamięta, ile w życiu się zdarzyło i że człowiek się szybko rozstaje. Więc póki w sercach jest naszych ta miłość, to Bogu niech będą też dzięki. I by się nam naprawdę dobrze żyło, to po prostu trzeba śpiewać piosenki. To po prostu trzeba śpiewać piosenki. To po prostu trzeba śpiewać piosenki. Słuchajcie, to jest jeden hop, Mariusz Kalaga, to jest jeden hop, co dzwoni do mnie, jak płyta jakoś wyjdzie, to no Mirek, ty tam masz taką fajną piosenkę, trzeba śpiewać piosenki. Ja bym ją chciał zaśpiewać i wsadzić na moją płytę. No to dobrze, moja jedna, ale za chwilę zadzwoni. Ty, a tam jest jeszcze taki anioł z uśmiechem i jeszcze tak optymizmu odrobina. Jeden człowiek, co bardzo lubi słuchać mojej piosenki, jest moim fanem. Państwo, a to jest prawda. Tylko na razie na tych płytach moich się tylko jedna piosenka znalazła, anioł z uśmiechem, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym beneficie trzeba śpiewać piosenki, też mi pozwoli. Nie ma problemu, Mariusz, dla ciebie zawsze. A witaminę zobaczymy. Witaminy to mamy ze sobą, razem. Brawa dla Mirka. Mariusz Kalaga, serduszko dla Mariusza, szybciutko. Prawdziwy, wspaniały człowiek. Wszystkiego dobrego Państwu życzę w nowym roku, mam taką okazję. Żyjcie w zdrowiu, radości, a resztę się załatwi. Pięknie, dziękuję. Jak żeście zauważyli, w tej piosence też śpiewam o moich chłopcach, którzy kupa lot grali fuzbal. Co one się nalotali? Zawsze byli królami strzelców. Teraz dwa serduszka zanieść mojemu synowi, jednemu i drugiemu. Bardzo cię proszę, do Marcina i do Michała. Słuchajcie, tak mi się wydaje, że to by już było chyba na tyle dzisiaj, bo to tak już wszyscy goście już zaśpiewali. Wszyscy goście już zaśpiewali. To ja się chyba siedna teraz, wiecie, na ławce. Ja, połóż. Odpocznę. Legnij się opieś, śpi, wiesz?
Mirek Jędrowski, słuchajcie, Łoblek się tak fajnie, a wy nic nie zauważyliście. Zdjęcia na Facebooka będą. Brawa, brawa do Mirka Jędrowskiego. Słuchajcie, zapraszam serdecznie. Ania Piech, Ania Piasecka, Klaudia Wyprzał i Zbigniew Lemański. Jedną z gabka narychtowano. Uwaga, uwaga, zmieniam nadajnik. Baza, baza, jak mnie słyszysz. Kochani, czy jesteście gotowi? Przepraszam na wszystko. Wiecie, jak się to nazywa, to co teraz tu jest? Niebudka suflera. Ale razem z wami zaśpiewamy do solenizanta. Zaśpiewacie z nami. I no, możecie się ruszać, słuchajcie, bo są... Pamiętajcie, słuchajcie, żeście są w ukrytej kamerze. I uwaga, gotowi? Zbysiu, start! Pajtynom na świat przychodzi, śpiewamy sto lot. Jak żynią się też państwo młodzi, śpiewamy sto lot. Jak mamy w chałupie jubilata, śpiewamy sto lot. Jak kefurs, tak mamu i tata, śpiewamy sto lot. Sto lot, niech nam żyje do solenizanta. Zaśpiewamy, póki świeci rukom buczka lampka. Sto lot, niech nie gaśnie gwiazdka pomyślności. Kto nie śpiewa, niech podczaśnie piorun pełen złości. Kto nie śpiewa, niech podczaśnie piorun pełen złości. Jak tyż nowy rok witamy, śpiewamy sto lot. Jak medale zdobywamy, śpiewamy sto lot. Jak się rodzinkaś głupota, na to nie ma rad. Jak się dzisiaj mur robota, śpiewamy sto lot. Sto lot, niech nam żyje do solenizanta. Zaśpiewamy, póki świeci ukłon buczka lampka. Sto lot, niech nie gaśnie gwiazdka pomyślności. Kto nie śpiewa, niech go trzaśnie piorun pełen złości. Kto nie śpiewa, niech go trzaśnie piorun pełen złości. Zaśpiewamy, póki świeci rukom buczka lampka. Sto lat, niech nie gaśnie gwiazdka pomyślności. Kto nie śpiewa, niech podczaśnie piorun pełen złości. Kto nie śpiewa, niech podczaśnie piorun pełen złości. Hej! No pięknie, pięknie. Mirek. Mirek, tu dostawasz, dzięki wam, wysiada. Słuchajcie, tu dostajesz jeszcze taką wzruszony chob, jakiś stoi i płacze, wiesz? Nie wiem, o co chodzi, go do... czemu płaczesz, bo roku? Bardzo on go, no bo tyle lat współpracuję już z tym Mirkiem, idź mu to dej. A bezprzewodowy? Ja, nie widzisz. Super, fajnie, to cię cieszę. Dziękuję. Od Estrady Katowickiej Krzysztofa Drozda. Za wiele lat współpracy. Krzysztof, dziękuję ci bardzo. Kochany Mirek, ale to nie wszystko. No słuchaj, tutaj kwiatuszki dla ciebie, a my ci życzymy szczęścia, zdrowia i słodyczy. Biesiada Polska ci życzy. Kochany, 100 całusów dostaniesz, teraz tylko 3, reszta na zapleczu, dobra? Dziękuję ślicznie. Teraz 3, a potem 0,75. Pięknie, dziękuję. Kochani, praca z Mirkiem to sama przyjemność, więc Mirko, tutaj dla ciebie. Jakbyś sam nie dał rady, to zadzwoń do mnie, przyjadę taksówką, pomogę ci. O. Przetłumaczyć? Zbyszek Lemański. Nowe brymzy. Dziękuję do tego, do mojego C4.
Dziękuję pięknie. Brawa do Mieszany Polski! Pokoście się jeszcze raz, dziołki. Pokoście się, pokoście Ania. Się. Ania, Klaudia. Jeszcze raz. Ania i Klaudia. Tak wygląda Biesiada Polska. Brawa, brawa. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Słuchaj, dobra, nie bój się, no przecież no, ja ci nic nie zrobię, żeś ta kamizelka się oblek moja, przecież możesz. Ja ci przejadę, wiesz? Poważnie, no, a fest, ale... Bardzo. Ja wam powiem tak. Ale teraz dziękuję ci za ta westa, wiesz? Dziękuję ci za ta westa. Pójdę do krawca i notowałem z węża i wodę. Ale mógłże się ją odbiglować trochę. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Teraz jest czas, kiedy chciał, żeby wyście śpiewali. A ja ino wam tak powtóruję. Zrobimy tak? Ja? Zaśpiewam już taką pieśniczkę. Szła dzieweczka do laseczka. I no, troszkę w innej kompozycji, wiecie? Tak mnie natchnął Johann Strauss. No to musiał być. Do laseczka szła piękna dzieweczka. Zielonego, a dzieweczka szła, tam napotkała myśliweczka, myśliweczka.
tuż nad Borem, w zielonym gaju ptaszki śpiewają, ptaszki śpiewają pod Jaworem. W zielonym gaju ptaszki śpiewają, ptaszki Mirosław Jędrowski. Kochani, dziękujemy. Daria, Zosia i Julka. Bardzo proszę, trzy serduszka do tych wspaniałych skrzypic. W ogóle, Mireczku, od nas wszystkich najlepsze życzenia, podziękowania i wszystkim artystom. Kochani, wystąpili dla was. Serduszko do Darka Niebudka. Nie godaj, poważnie. Słuchajcie, chcemy podziękować Urzędowi Miasta Hacekowi. Dzięki ci, słoneczku, dzięki ci. Serduszko do Hulka. A mogę po gorolsku podziękować? Serduszko do Hurku, bardzo proszę, do Hurku. Dziękujemy serdecznie Urzędowi Miasta, Chorzowskiemu Centrowi Kultury, Chorzowskie Centrum Kultury, tak dobrze mówię, w programie Mirka Jędrowskiego wystąpili Bożena Jędrowska. Serduszko do Bożeny. Jolanta Krawczyk. Serduszko do Jolki. Stefan Rymko. Serduszko do Stefana. Robert Szafraniec. Serduszko do Roberta. Jarosław Podkorski, Quinto. Serduszko do Jarka. Gośćmi byli Gang Marcela. Idą, słyszę, idą. Widzę. Mariusz Kalaga. Ewa Kapała. Serduszko do Mariusza. Serduszko do Mariusza. Dobra, to niedbaniem będę mógł dodać. I Krzysztof Respondek. Szymon Wesołowski. Serduszko do Szymona. Kabaret Biesiada Polska, czyli Zbyszek, dwie Anie i Klaudia. Cztery serduszka do Kabaretu Biesiadnego. Zespół Diva, Aneta, Dorota, Weronika, Ilona. Muzycy. Cztery serduszka do Divy. Jan Maliński. Jest Janek z wami. Jest Janek, dobrze. Jan Grządziel na trąbce gościnnie wystąpił. Gdzie jest Jasiu? Na puzonie Stasiu. Na smyczkach wiolonczeli, czyli te, już był przedstawiony trio. I serduszko Julia Pasternak, Sophie Narowska and Daria Krieger. Tak już przygotujcie się. Gitara Mateusz Szymczyk, chórek Agata Gruszka, Sandra Matysik. No i najtrudniejsza rola, czyli dzieci. Weronika i Sebastian Jaskuła. Dzięki serdecznie producentom koncertu, producentami koncertu Jan Musialik i Mirosław Jędrowski? Tak. Organizator Estrada Katowicka oraz Hacek Amorza.
Kochani, a teraz, jak mówi stary refren przepięknej pieśni, a teraz... Poczekaj, bo jeszcze ja te serduszko muszę te zanieść do mojej tej synowej. Ona jest tak fajna, dobra do mnie i do moich dzieci i wszystkich. Było już. Moja sobie, Beatko, do ciebie. Widzicie, jak on mi się synowo trafia. To jest niemożliwe. Słuchajcie, teraz dostałem z Centrum Dowodzenia Wszechświatem informację, że jakaś słodka chwila ma być. O co chodzi w ogóle? Bo to jest najgorszy moment na koncercie. No właśnie. Rozumiesz? Bo my musimy skończyć... Czekaj, wszystko... słodka chwila! Słuchajcie, jesteśmy w epoce gender. Niech będzie. A, Boże. Słuchajcie, wstajcie, wszyscy zaśpiewajmy mu 100 lat, co? Proszę was bardzo o to. Słuchajcie, Mireczku, żeby my się trafili, rozumiesz, na stulecie. Możecie się wyobrazić stulecie kariery Mirka Jędrowskiego? Zapowiada Dariusz Niebudek. Dobry wieczór państwu. Słuchajcie, chciałbym przede wszystkim podziękować za to, że miałem dzisiaj zaszczyt przedstawić i wystąpić i zaśpiewać i pokazać tych wszystkich wspaniałych artystów tutaj na tej scenie Centrum Kultury w Chorzowie dla was, drodzy państwo. Dziękuję ślicznie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Przepraszam, proszę państwa. Wzruszenie nie pozwala mi was ścisnąć za gardło. A to są moje wnuczki, Mateuszek i Bartuś. Słuchajcie, ta cisza z tego koncertu dzisiejszego zabierzcie do swoich domów. Słodka chwila. Pożegnamy się z wami. Serca było, to nigdy nie zaszkodzi, by lepiej nam się żyło. Dziś w nocy do mnie przyszły sny miłością usłane. Czytałaś tam moje listy, a w nich było napisane. Twoje, ta słodka chwila mej duszy.
usłyszeć.